Siemankoczki, z tej strony Lisek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem mamy do zbudowania skład za 7 milionów końców, którym walczymy o kolejne Top 100 Food Champions. Przypominam, godzina 23 plus minus, odpalamy live'a dzisiaj na moim kanale na YouTubie i lecimy z Food Champions. Póki co bilans 17-1, więc serdecznie zapraszam, a my lecimy ze składem. No i tak jak wspominałem wcześniej, moja defensywa nie będzie się już zbyt mocno zmieniała, ponieważ ta piątka defensorów razem z Dawidem De Gea robi naprawdę swoją robotę idealnie. Tutaj Dawid De Gea, 370 meczów w moim klubie, najlepszy moim zdaniem bramkarz w grze, nic się nie zmieniło w stosunku do FIFA 17. No a inni chyba to zauważyli, bo jego cena jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka, oscyluje w granicach 200 tysięcy końców. Na prawej obronie Kyle Walker, na początku grałem Bellerinem, teraz gram Walkerem. Najlepszy także prawy obrońca w grze, jeśli się nie mylę. Zobaczcie, 300 meczów również w moim klubie, 7 asyst, 1 bramka. To nie są jakieś statystyki nie wiadomo jakie, ale 63 strzałów, 73 podań sprawia, że naprawdę no te bramki i tak cieszą, jakiekolwiek. Środek obrony Eric Bailly, on jest chyba od początku w moim klubie, 420 meczów rozegranych, 0 bramek, ale 3 asysty, robią z niego tutaj takiego asystenta dekady, nie, no śmieję się, ale 78 tempa, 84 obrony i fizyczności, naprawdę, naprawdę gra mi się nim bardzo, bardzo dobrze. No i tak jak wspominałem wcześniej, później jedynie jakaś ikona może tutaj wjedzie za niego, no bo co tutaj więcej kombinować, skoro ma się obok Rio Ferdinanda, 360 meczów w moim klubie rozegranych, no i 8 bramek, 7 asyst. To już są te statystyki dużo, dużo lepsze. Ciekawi mnie ta zależność, że tutaj Rio Ferdinand ma 8 bramek, Eric Bailly jedynie jedną, chociaż Bailly więcej zagrał w moim klubie. Ale no, Rio Ferdinand zostanie chyba ze mną do końca moich dni w FIFA 18. Chyba, że jakaś tam karta, ta Prime się pojawi, o, to wtedy się zastanowimy. Bo ta 88 moim zdaniem jest słabsza od tej 85, więc tak to wygląda. A na lewej stronie Aleksandro, 4 bramki, 12 asyst. I tutaj też, no, Rio Ferdinand ma więcej bramek niż boczny obrońca, w sumie niż dwaj boczni obrońcy skumulowani ze sobą, bo Alex 4, Walker 1. No ale tak samo, no moim zdaniem jeden z najlepszych lewych obrońców w grze. Może Roberto Carlosa kiedyś wypróbujemy, ale też nie jestem jakimś fanem FIFA oczywiście. Roberto Carlosa, 360 meczów prawie rozegranych w moim klubie, kupiony za 100 tysięcy prawie. No teraz tam jego cena oscyluje w granicach 80-90, więc także bardzo fajna karta. No i czekamy na kartę Team of the Season. Teraz zauważyłem, że światło mi trochę poświrowało, ale mam nadzieję, że już jest git. Rudhulit na prawej środkowej pomocy. Rudhulit kupiony za 1 300 000 niedawno, jeszcze na streamie po tych paczkach za top 100. No i co mam o nim powiedzieć? Na pewno zdecydowanie lepszy od Paula Pogby, na pewno lepszy od Rui Costy. Brakuje mu jedynie tych 4 gwiazdek sztuczek. A tak, to jest karta naprawdę genialna. 30 meczów, 20 bramek, 9 asyst, więc można powiedzieć, że w każdym meczu jakiś tam udział przy bramce mojego zespołu miał. 191 cm wzrostu czyni go naprawdę prawdziwym rzeźnikiem. No i czekamy tylko, aż pojawi się w klubie wersja 90, która ma 88 tempa. Naprawdę genialna karta. Mam nadzieję tylko, że no, jak najszybciej dozbieramy do tej wersji 90, bo tam to będzie po prostu no, miazga, po prostu miazga, aż chciałoby się mocniejszych słów tutaj użyć. I lecimy z kolejnym zawodnikiem, Lohong Blong. 250 meczów w moim klubie, 9 bramek, 23 asysty, kupiony za 700 tysięcy. No już tutaj cena jego oscyluje w granicach 900 tysięcy, więc idzie do góry, co mnie bardzo cieszy, bo zamiast niego prawdopodobnie już za tydzień będzie Patrick Vieira. 190 cm wzrostu, jego work rate'y są po prostu fenomenalne, średnia wysoka, 82 strzałów, naprawdę też bardzo solidna karta. Fajnie, że ją można powiedzieć w jakiś sposób odkryłem, to znaczy podejrzałem u innych proplayerów, bo tak to pewnie bym się na nią nie nadział, bo nie sądziłem, że Lohong Blong 85 overalla może mieć tak fajne statystyki i tak fajnie się tą kartą może grać, bo naprawdę czyści w środku pola niemiłosiernie.
Na lewej środkowej pomocy jest Emmanuel Petit. 75 tempa, 77 strzelania. No i patrzcie, to jest karta typowo defensywna, można by się tak tutaj sprzeczać, ale moim zdaniem on do defensywy się nie nadaje. Jego pracowitości wysoka sprawiają, że naprawdę gra się nim fatalnie na środkowym pomocniku defensywnym. Zagrałem tam nim bodajże dwa pierwsze lub trzy mecze. No i wybiegał tak nieokrutnie do ataku, że to się po prostu w głowie nie mieściło. I na tym SPD-ku lata sobie w tym momencie Lo Humblon. Zobaczcie, 13 bramek, 21 asyst. Naprawdę jego wykończenie w tym momencie jest bardzo fajne i solidne, co nie miało miejsca przy karcie 85, czyli tej na lewej obronie, której kompletnie nie polecam, jeśli chodzi o środek pomocy. Będziecie po prostu zawiedzeni, naprawdę, jego wykończenie, on tam ma 65 strzelania bodajże. No nie strzelicie nim bramki zbyt często, nie strzelicie. No i atak się nie zmienia specjalnie, bo co mam zmieniać, skoro mam Lionela Messiego, który rozegrał w moim klubie 150 meczów, 120 bramek, 120 asyst, no i kupiony za 830 tysięcy końców. Bardzo dobrze ta karta się prezentuje, bardzo dobrze ta karta gra. No i myślę, że również później ewentualnie karty Toty, bo na prawej pomocy tak naprawdę nie ma zbyt dużej rywalizacji w tych kartach topowych. No bo jak ma być rywalizacja, skoro tu Messi 93, a w tym sezonie naprawdę tą kartą się gra fenomenalnie. Lewa napaść Cristiano Ronaldo również jest, można powiedzieć, w moim klubie od samego początku. 420 meczów, 480 bramek, 290 asyst. Kupiony za 1 600 000, też jego tam cena dryfuje, bardzo wysokie strefy. I mam nadzieję, że będzie ta karta rosła, jeśli chodzi o cenę, bo później wiadomo, karta Team of the Year, może Nazario jakiś, a ja mam jeszcze na wypożyczenie takiego Ronaldo Cristiano na 8 spotkań, więc z tego jestem bardzo usatysfakcjonowany. No ale co mam powiedzieć, 94 overalla, ta karta sama gra, sama zmienia biegi i biega sobie po całym boisku i strzela bramki, więc lecimy do napastnika, a napastnikiem jest Luis Suarez, 250 meczów w moim klubie, 194 bramki, 130 asyst. Biorąc pod uwagę, że on gra na środkowym pomocniku ofensywnym, czyli tak jakby za dwójką Messim i Ronaldo, to jest bardzo dobry moim zdaniem wynik. Geniusz, jeśli chodzi o wykończenie. Boję się pomyśleć, co robi Ronaldo Nazario de Lima, bo naprawdę on ma podobne statystyki, jeśli chodzi o wykończenie. Znaczy lepsze, wiadomo, ale boję się naprawdę pomyśleć, bo Luis Suarez finezyjnym strzałem, czy to z lewej nogi, czy to z prawej nogi, potrafi naprawdę tutaj przeciwnikowi zrobić dużo zamętu w głowie i wyprowadzić nasz zespół spokojnie na prowadzenie. Moi kochani, tak to prezentuje się w grze 4-3-1-2 formacja. I na ławce rezerwowych mamy jeszcze Alessandriniego, Informa i Hernandeza. Jeszcze na 7 meczów jest karta wypożyczenia. Gra mi się im bardzo dobrze, tym Hernandezem. Alessandrini również polecam serdecznie, chociaż w moim klubie zagrał chyba 3 mecze dopiero, ale i tak jest nieźle. Czasami, chociaż ostatnimi czasy, częściej preferuję formację 4-2-3-1. No i wtedy prezentuje się w taki sposób, gdzie Blon i Petit grają na środkowym pomocniku defensywnym, Julić, Suarez, Messi, środkowi pomocnicy ofensywni, no i Cristiano Ronaldo na szpicy. No i moi kochani, tak to się prezentuje, tak się prezentuje moja wyjściowa jedenastka. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również uda mi się zrobić mały update składu i również go Wam pokazać tutaj na kanale. Przypominam, łapki do góry, 2000, 3000, było mi bardzo, bardzo miło. Subskrypcja kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się na kolejnych materiałach. Trzymajcie się, siemano!